Marku, można odtrąbić pełny sukces tej imprezy? No wydaje mi się tak, że już o tej porze możemy naprawdę odsapnąć. Jesteś szczęśliwy, bo to wszystko nie było takie łatwe, prawda? No naprawdę, wyzwanie ogromne, jak sami zauważyliście, że zostało to wszystko dopięte. No w tej chwili mogę powiedzieć, bo to jest moje zdanie, że zostało dopięte do perfekcji. Ale i pogoda nam dopisała, to jest najważniejsze. Kibice, jak żeśmy widzieli, na maksa nie było miejsca. Sukces polskich zawodników to jest najważniejsze i najważniejsze jest, że cało i zdrowo, że nikt nie ucierpiał, a przy tym była fajna zabawa dla kibiców nie tylko z Lublina, ale i z całej Polski. No właśnie, bo pokazaliście całej Polsce, że Lublin stać na organizowanie imprez na najwyższym poziomie, nie tylko Polsce, ale i Europie. No ja powiem tak, muszę tutaj powiedzieć, że to jest Best Speedway Promotion, która za tutaj jej namową zostały te zawody zorganizowane. Nastąpiła zmiana na stadionie, w parkingu, jak widać wiele rzeczy niepotrzebnych zostały usunięte. Tu trzeba pochwalić prezydenta Żuka, bo twardą ręką to wszystko ścisnął i no dopiął tak, jak się należy. Jest klimat na Speedway w Lublinie, na wielki Speedway? Zawsze był klimat, jest i wydaje mi się, że będzie. No, Lublin zawsze był ciekawym miastem dla Speedwaya. Spotkanie po latach z Hansem Nielsenem. Wyjechaliście razem w tym pierwszym meczu w 1990 roku, chociaż dla Ciebie to nie były łatwe zawody, bo wtedy byłeś świeżo po kontuzji, prawda? Tak, zgadza się. Niemniej jednak, no fajne, ja to się cieszę i gratuluję takim ludziom. Był to człowiek, na którego Lublin i cała Polska oczekiwała tak jak na papieża, naprawdę. To takie porównanie można było wtedy powiedzieć i ja wtedy powiedziałem. Był przyjęty jak papież. On powiedział, że czuł się jak jeden z Beatlesów, to też chyba dobrze stwierdzenie. Też gdzieś słyszałem, bo byliśmy wczoraj na zamku na takiej kolacji, a z Hansem no spotkamy się jutro jeszcze prywatnie w domu u mnie. Jakie plany teraz, następne już imprezy? Szczerze, chcemy odpocząć, bo wysiłek niewielką ilością ludzi, głównie rodzina pomagała w organizacji, praktycznie około 10 osób. Czyli rzeczywiście nawet małym nakładem sił można zrobić coś wielkiego. Zawsze tak samo mówiłem, będąc pierwszy raz w Anglii w latach 80. i wszystkim to powtarzałem, że menadżera stać na to, żeby wziął za mikrofon, usiadł na ciągnik, porównał czy na polewaczkę i tak dalej. Dlaczego nie można zrobić tego u nas? Jestem za tym naprawdę, żeby to przekładać na rynek polski i pokazaliśmy, że można. Niewielkim nakładem sił, ale no ciężka praca, ale efekt wszyscy widzimy. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo.